Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kerbal Space Program. Ostatnio zbudowaliśmy funkcjonalny wahadłowiec. Dziś przystąpimy do realizacji ostatniego i najbardziej ambitnego punktu programu Hydra, a więc do budowy stacji na orbicie Moona. Stacja ta będzie zbudowana w stylu stacji Skylab, a więc będzie ona składała się tak naprawdę z trzech komponentów: modułu mieszkalnego, modułu naukowo-badawczego oraz z modułu komunikacyjnego. Wszystkie te rzeczy mam zamiar wysłać w dwóch lotach bezzałogowych, a trzeci lot będzie dopiero dostarczał na naszą stację pierwszą załogę. Wspomniałem, że będą miały miejsce dwa loty bezzałogowe. W pierwszym locie dostarczę moduł główny, natomiast w drugim locie dostarczę moduł naukowo-badawczy oraz moduł komunikacyjny. Okej, dlatego też nie ma co marnować czasu. Przenieśmy się do centrum budowy rakiet, aby zbudować naszą stację, którą umieścimy na orbicie Moona. Budowę stacji rozpoczynam od umieszczenia komputera sterującego, który będzie rdzeniem naszej stacji. Następnie nad nim umieszczam zbiornik z paliwem RCS, który umożliwi nam wykonywanie ograniczonych ruchów na orbicie Moona. Następnie umieszczam dwa zbiorniki magazynowo-mieszkalne, w których nasze kerbale będą spędzać większość czasu, kiedy będą zakwaterowane na orbicie naszego Księżyca. Daję tutaj redukcję na mniejszą średnicę, na której montuję gniazda portów do dokowania. Montuję również dysze RCS, tak aby móc wykorzystać paliwo RCS, które mamy tutaj zamontowane, oraz żeby móc wykonywać ograniczone manewry na orbicie Moona. Montuję również baterie, tak aby móc magazynować energię elektryczną wyprodukowaną przez panele słoneczne zamontowane na naszej stacji. Aby ułatwić sobie jeszcze bardziej kontrolę nad stacją, montuję system ASAS, który pomoże w jej stabilizacji. Montuję 5 portów dokowania na naszym gnieździe, tak aby po prostu w razie czego jakiś statek inny mógł zadokować do naszej stacji w przyszłości. Ok, moduł główny został ukończony, czas zatem zbudować resztę modułów, które będą zadokowane do naszej stacji. Moduł naukowy będzie składał się z laboratorium, w którym kerbale będą przeprowadzać eksperymenty, dlatego też daję ten dok oraz daję to przejście strukturalne na większą średnicę, a nad nim umieszczam laboratorium materiałowe. Dodatkowo dodaję tutaj kolejną baterię oraz dwa panele słoneczne, które będą generować energię elektryczną. Ostatni moduł będzie składał się z doku, z ramy stworzonej z kratownicy, na której będą umieszczone poszczególne elementy. Na szczycie kratownicy umieszczam dwie anteny Komunotron 8888. Poniżej umieszczam cztery anteny Komunotron 16, które umożliwią nam komunikację na krótkie odległości. Oraz dodatkowo umieszczam dwie pary paneli słonecznych, tak aby dostarczały nam kolejnych porcji energii oraz były zabezpieczeniem energetycznym na wypadek, gdyby coś stało się z tamtymi panelami słonecznymi. Zapisuję poszczególne elementy naszej stacji, tak aby móc je bez problemu przymontować do kolejnych rakiet. No i w pierwszym locie wysyłamy oczywiście moduł główny, do którego muszą zadokować nasze elementy poboczne. Teraz przyszedł czas, aby zamontować całą naszą konstrukcję na rakiecie nośnej, ale aby tego dokonać, muszę stworzyć jeszcze ciągnik, dlatego daję tutaj rozłącznik, daję tutaj komputer sterujący, dwa te zbiorniki paliwa, silnik pudl oraz oczywiście wszystko będzie otoczone osłoną aerodynamiczną, przez co nasza rakieta będzie stawiała mniejszy opór w atmosferze. Dodatkowo całość konstrukcji montuję na ciężkiej rakiecie nośnej Pegas, tak aby bez problemu wyniosła nas na orbitę planety Kerbi. Cóż, rakieta została przygotowana, ładunek został zamontowany, zmieniam flagę misji i możemy startować w kierunku Moona.
Rakieta Pegas bez najmniejszych problemów wyniosła naszą stację na orbitę Kerbinu. Przyszedł czas zaplanować manewr transferu na Moona i planuję go w taki sposób, aby nasza przyszła orbita przebiegała na wysokości około 70 km. Manewr został zaplanowany. Czas zbliżyć się do punktu jego wykonania. Ok, odpalam nasz silnik, aby wykonać manewr transferu. Będzie to niezbyt kosztowny manewr. Zabiera on tylko 800 metrów na sekundę, przez co paliwa nam na bank wystarczy również na korekcję podczas lotu i dodatkowo, aby móc wyhamować wokół Moona. Manewr został wykonany w blisko 50%. Manewr dobiega końca. Staram się go wykonać dokładnie, ale jednak bez przesady, ponieważ mamy cały czas całkiem spory zapas paliwa, przez co będę mógł dokonywać korekcji w trakcie lotu. No i z tego co tutaj widzicie, będziemy mieli dość bliski przelot obok Moona w odległości około 130-140 km. Jednak w trakcie lotu wprowadzę kilka poprawek, aby jeszcze bardziej obniżyć tą odległość od powierzchni Moona. I w ten sposób nasza stacja kosmiczna kieruje się w kierunku Moona. Mniej więcej w połowie drogi wprowadza manewr korekcyjny, mający na celu obniżyć naszą orbitę do wysokości około 70 km. Przyszedł czas, aby wykonać manewr korekcyjny. No i jak widzicie, wykonywanie manewrów na wyższych orbitach kosztuje nas znacznie mniej energii, a przez co również i paliwa. Dlatego nie kosztuje on nas zbyt dużo ani prędkości, ani naszych zasobów. Świetnie, manewr został wykonany. Kontynuujemy więc lot. Za chwilę wejdziemy w strefę wpływu grawitacyjnego Moona, dlatego wprowadzam jeszcze jeden manewr korekcyjny, mający na celu jak najbardziej sprowadzić naszą orbitę do orbity równikowej. Dlatego też planuję tutaj manewr, który za dosłownie minutę będzie można wykonać. Manewr został zaplanowany i w momencie, w którym znalazłem się w pobliżu punktu jego wykonania, odpalam silnik, tak aby po prostu wykonać ten manewr. Akurat w tym przypadku staram wykonać go jak najdokładniej, ponieważ gdy przedobrzymy, możemy po prostu rozbić się o powierzchnię Moona. No i świetnie, manewr został wykonany, a wysokość, którą uzyskaliśmy, różni się tylko o kilometr od wysokości zaplanowanej. Główny rdzeń naszej stacji właśnie wchodzi w strefę wpływu grawitacyjnego naszego Księżyca. Z racji tego, że weszliśmy w strefę wpływu grawitacyjnego naszego Księżyca, musimy zaplanować teraz manewr uzyskania orbity. Orbitę planuję w taki sposób, aby miała ona jak najbardziej kołowy kształt, ponieważ ułatwi nam to późniejsze dokowania następnych modułów. Niestety, z tego co widzę, aby wykonać taką orbitę, będziemy potrzebowali blisko 400 metrów na sekundę. Dlatego też mam nadzieję, że paliwa wystarczy. No z jednej strony, jakby nie patrzeć, nasza główna rakieta, nasz cały ten moduł jest teraz lżejszy, bo zużyliśmy znaczną część paliwa i przez to będzie on przyspieszał dużo, dużo szybciej. Jednak z drugiej strony będę wspomagał się paliwem RCS, tak aby po prostu zminimalizować ryzyko, że braknie nam paliwa. Ok, jestem w punkcie, w którym należy wykonać hamowanie. Odpalam nasz silnik i mam nadzieję, że paliwa wystarczy, ale z tego co widzę, prędkości bardzo szybko ubywa, a paliwa niezbyt. Dlatego myślę, że uda się to wykonać bez problemu.
No i świetnie, udało się wykonać manewr, przy czym w zbiorniku została nam blisko 1/3 paliwa, które będzie można wykorzystać do późniejszych misji. Dlatego też nie odczepię jeszcze tego członu, tylko zostawię go wraz ze stacją. Obracam dodatkowo naszą stację, tak aby była przygotowana do przyjęcia modułu naukowego. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnych odcinków serii Zagrajmy w KSP. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.